Chrystus wystarczy mi. To jest moja pieśń, to jest wyznanie mojego serca i to jest zwyczaj, według którego chodzę. Każdy ma z nas jakiś zwyczaj. Ja swego czasu chodziłem do zboru nosząc ze sobą Biblię. Ale tak się stało, że pozbyłem dwie. To były cenne dla mnie księgi i powiedziałem sobie, więcej nie będę nosił Biblii do zboru, bo ponoszę straty. I teraz, kiedy stałem tu w modlitwie, Duch Święty mi przypomniał, że właśnie to powiedziałem, że nie będę nosił Bożego Słowa do zboru, bo co? Kiedy pastor podnosi Biblię i mówi, to jest moja Biblia, ja się kulę, bo nie ma co podnieść i jestem zawstydzony. To jest zły zwyczaj. Będę mówił o dobrych zwyczajach, a w przyszłości, jak Pan pozwoli, o zwyczajach złych, które Bogu się nie podobają, które Pan Jezus koryguje i wskazuje, w jaki sposób chce, abyśmy przychodzili przed Jego oblicze. A teraz chcę Was przywitać. Witajcie, Boża Świątynia. Jesteście Bożą Świątynią? Ten gmach jest okazały. Jak go zobaczyłem, aż mi serce zadrżało. Ale pomyślałem sobie, że jesteśmy o wiele więcej niż te kamienie. Jesteśmy kamienie żywe, stworzone na obraz i podobieństwo naszego Pana Jezusa Chrystusa. I co więcej, sam Bóg Jezus Chrystus, Duch Święty, mieszka w naszych sercach. Prawda? Według zwyczaju. Powiem Wam, co to jest zwyczaj. Zwyczaj to jest system norm, wartości lub forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją. Zgadzacie się z tym? Mamy tradycję? Czy Słowo Boże? Co jest ważniejsze? To, co ja uważam, tak jak ja się przyzwyczaiłem, tak jak ja już jestem przyzwyczajony, czy to, co żywe Słowo mówi, Bóg żywy mówi, że tak jest, ale ja mam swój zwyczaj. Ja Wam powiem o takim dziwnym sposobie myślenia. Ja i mój starszy brat byliśmy w pewnym zborze i jego poproszono do usługi. Po usłudze mojego brata, jak się już nabożeństwo zakończyło, pewien brat podszedł do niego i mówi, bracie, ty podczas nabożeństwa trzymałeś kolano na kolanie, a u nas tak nie jest w zwyczaju. I co powiecie na to? Mamy zwyczaje? U nas jest tak w zwyczaju? Czy ktoś coś zrobi, jak się zachowa i nabożeństwo stracone, bo ten brat widział kolana mojego brata, a nie słyszał kazania. Mamy swoje zwyczaje. Ja bym już nie opowiadał o swoich zwyczajach, bo szkoda na to czasu, ale przychodząc przed Boże oblicze, przychodząc do światła, chcę nabierać tych zwyczajów bożych. Znana jest takie powiedzenie, Polacy są znani z narzekania, tak? To jest nasz narodowy zwyczaj. Jeżeli coś, to zawsze można z kimś się spotkać i ponarzekać na to lub na kogoś.
Chcę wam dzisiaj powiedzieć, bo nie ma świadectwa i z pastorem uzgodniliśmy, że zanim będę czytał Boże Słowo, powiem świadectwo o moim zwyczaju nie narzekania, ale uwielbiania, dziękowania. Kochani, działo się to rok temu, od stycznia zeszłego roku. Zima nie odpuszczała w tamtym czasie. Ja wchodziłem do kotłowni, na jesień był pełny zapas załadowany drzewa. Ale kiedy tak się pobiera, sukcesywnie pobiera, to ten zapas się kurczy, topnieje. I przyszedł taki moment w styczniu, że w moim pierwszym bunkrze zaczęło już brakować. W tym drugim już też niewiele zostało, a pełno było śniega, że nie było możliwości ruszenia z żadnej innej strony. I wchodzę do kotłowni i tak się patrzę na tą pustą jamę i mówię: Boże, Twoje jest srebro i Twoje jest złoto. Boże, Ty stworzyłeś ten świat i co go napełnia, i Ty stworzyłeś węgiel. Boże, ja dziękuję Ci za węgiel, za dobry węgiel, za orzech, za wysokokaloryczny, za dobrze spalający się i nie mający dużo popiołu. I powiedziałem: Boże, ja Ci dziękuję, że pod sufit wypełnisz mi ten mój bunkier węglem. Nie wiedzieliśmy jeszcze, że aż taki problem będzie z węglem. To był styczeń. Wchodzę do kotłowni, za każdym razem patrzę się na tą pustą jamę i mówię: Boże, dziękuję Ci, ale tam nic nie było. Kochani, kiedy tak wchodziłem do tej kotłowni, wchodziłem do tego bunkra i raz weszłem do tego bunkra i mówię: Boże, ja Ci dziękuję. Boże, ja przytnę sobie takie deseczki, żeby ten węgiel do kotłowni się nie wsypywał. I Boże, dziękuję Ci. I zacząłem ten węgiel widzieć, kochani. Oczyma wiary, zobacz, widziałem ten węgiel, widziałem te deseczki i wchodziłem i chwaliłem Boga, a tam nie było nic. Tam nie było nic. Klocki się traciły. Było coraz mniej, a ja widziałem węgiel. Kochani, ale mam świadków. Nasz kochany Dawid i Wowa mieli problem węgiel pod sufit władować do mojego bunkra. Pan Bóg jest wierny. I kiedy przychodzimy z jakimś problemem, z jakąś sytuacją, to powiedzmy to Panu, że potrzebujemy. On jest dobry ojciec. Ja wszystko, co mam, otrzymałem od mojego kochającego ojca. Wszystko, co mam. Długo by jeszcze było opowiadać, ale Pan jest godzien chwały. I jeżeli będziemy mieć to w zwyczaju, uwielbiać Go, oddawać Mu chwałę, to się rzeczy dzieją. To jest ten mój zwyczaj, zwyczaj dziękowania. Chrystus wystarczy mi, lub mam zwyczaj szukać jeszcze coś. To są pytania, które sobie zadawałem i przerobiłem na samym sobie. Musiałem sobie, przepraszam, odpowiedzieć na to pytanie. Czy Chrystus wystarczy mi? I ta pieśń, która była śpiewana na moje życzenie, to jest, że On, Jezus Chrystus, mi wystarczy. Czy mam zwyczaj szukać jeszcze coś? Ja oprócz Chrystusa nie mam nic. Potem mam żonę, potem mam córkę, potem mam was i wnuki i tak dalej. Kochani, jesteście moją rodziną, ale Chrystus wystarczy mi, a wam? Wystarczy wam Chrystus? To świetnie, możemy iść dalej. Czy Jezus mój Pan jest dla mnie tym, który zaspokaja moje potrzeby, daje zdrowie, chroni mnie
i mam zwyczaj przychodzić do Niego wtedy, gdy Go potrzebuję, a potem mnie weźmie do nieba. Czy to jest dobry zwyczaj? Ja uważam, że nie. To jest tak licho. To jest zły zwyczaj. To jest religijne podejście do Ewangelii. To jest po prostu przychodzenie według zwyczaju na nabożeństwo. Dzięki Bogu, amen i do domu. Następne pytanie, które sobie zadałem, czy kocham Go za to, że On jest i w Nim pokładam moją wiarę i nadzieję? Moje oczy są utkwione w Nim, a moje serce Mu ufa i całą moją miłość złożyłem w Jezusie, moim Zbawicielu. Kochani, czy to jest dobry zwyczaj? To jest dobre nastawienie, to jest dobra postawa. I ja się tego uczę. Ja nie chcę wam powiedzieć, że ja się już tego nauczyłem, że już to mam i teraz opowiadam wam, co ja mam, a czego wy nie macie. To jest właściwa postawa, której uczę się codziennie. Codziennie uczę się tego, żeby mieć mój wzrok utkwiony w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie, w tym, kim On jest i co On czyni w moim życiu, że On moje serce zmienia, wiecie, codziennie. Codziennie zmienia moje serce. Będziemy teraz czytać z Łukasza, Ewangelii Łukasza, 22 rozdziału, 22-35. A gdy zgodnie z prawem Mojżesza upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli dziecko do Jerozolimy, aby je przedstawić Panu. Jak napisano w prawie pańskim, każdy potomek pci męskiej otwierający łono matki będzie poświęcony Panu. Przyszli też, aby złożyć przewidzianą prawem ofiarę, parę syna gorlic lub dwa młode gołębie. Może na razie podotąd. Józef i jego żona Maria według zwyczaju przyszli z dzieciątkiem Jezus do świątyni. Do świątyni przyszli, przynieśli, żeby przedstawić je Panu. Ale zanim przynieśli to dzieciątko, musieli przejść przez oczyszczenie. To było źródlaną wodą obmyć swoje ciało i wyprać swoje szaty. Wtedy mogli przyjść jako czyści do świątyni i złożyć ofiarę. Kochani, Słowo Boże to jest żywa woda, która oczyszcza nasze serca i krew Jezusa Chrystusa to jest środek, w którym możemy wyprać swoje szaty w krwi baranka. Tak mówi nam Boże Słowo. Oczyszczeni Słowem Bożym i wyprane szaty w krwi baranka możemy przyjść przed Boże oblicze. Posłuszeństwo Józefa i Marii było w tym, że oni zrobili to, co Boże Słowo, co Bóg życzył sobie od nich, żeby to spełnili. Kochani, w jaki sposób przyszli Józef z Marią i z Jezusem do świątyni? Kiedy? To była właściwa pora ofiarowania. Oni przyszli do świątyni wtedy, kiedy był czas ofiarowania. To był czas ofiarowania. I co przynieśli? Syna gorlicę lub dwa gołąbki. Syna gorlica jest symbolem wiosny, radości, nadziei, zapowiadała nowe rzeczy, które Bóg czyni. Kochani, jesteśmy przed tygodniem postu i modlitwy.
Niech w naszych sercach już brzmi chwała i uwielbienie, oczekiwanie na to, co będzie działo się podczas tego tygodnia postu. Ja to tak widzę. Ja się spodziewam. I ta syna Gorlica, ona zwiastowała wiosnę. Zwiastowała radość, nadzieję, zapowiadała rzeczy, które Bóg czyni. To znaczy, że jesteśmy w pełni oczekiwania tego, co nasz Pan Jezus Chrystus uczyni w moim i w naszych sercach, w naszym zborze, bo w tym celu właśnie będziemy spotykać się, żeby modlić się, żeby pościć, żeby ofiarować swoje serce, chwałę, cześć i uwielbienie naszemu Panu, a też spodziewać się i oczekiwać od Niego, że On nas zasyci, zaspokoi, że skradniemy to Jego serce, jak pastor mówił w niedzielę, żeby się wydarzyło w moim sercu coś więcej niż dotychczas. Ja tego oczekuję. Gołąbek to jest symbol Ducha Świętego, znaczy pokój i olej namaszczenia. Przychodzimy do zgromadzenia pełni Ducha Świętego, pełni Pana Jezusa, pełni uwielbienia, pełni chwały, pełni nadziei, pełni oczekiwania na to, że ten pobyt, który tu spędzamy wspólnie, nie jest daremny. Ja wam powiem, że macie dobry zwyczaj przychodzić na zgromadzenie we wtorek. Kochani, ja takiego zwyczaju przez lata nie miałem. Zawsze była praca, potem byłem tak zmęczony, że już nie miałem sił, żeby wsiąść do samochodu i pojechać. To był zły zwyczaj, ale od jakiegoś już czasu ten zwyczaj po prostu uległ zmianie, że chcę być w zgromadzeniu i wybraliście ten dobry moment, dobrą część, która wam nie będzie odebrana. Możemy teraz dalej. W Jerozolimie natomiast przebywał niejaki Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i oddany Bogu. Oczekiwał on spełnienia się obietnic mających pocieszyć Izrael i żył pod wyraźnym wpływem Ducha Świętego. Kochani, Symeon, tak jak Henoch, chodził z Bogiem i miał Boże świadectwo, że jest sprawiedliwy w oczach Bożych. Duch Święty był nad nim i od niego dostał obietnicę, o której czytamy w Hebrajczykach 6:12. Zacytuję ją. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Henoch codziennie spodziewał się tego, co głosiła obietnica. A my? Kochani, mamy taką samą obietnicę, jaką miał Symeon, że on zobaczy Zbawiciela, zobaczy na swoje oczy Mesjasza, zanim umrze. Ale było mu to objawione wcześniej. Możemy dalej czytać. Duch Święty zapowiedział mu wcześniej, że nie zazna śmierci, dopóki nie ujrzy Chrystusa, wybawcy posłanego przez Pana. Natchniony przez Ducha Symeon przyszedł do świątyni i gdy rodzice wnosili Jezusa. Kochani, on przyszedł natchniony przez Ducha Świętego do zgromadzenia. On przyszedł do świątyni, ale teraz chodzi o to, żeby świątynia zeszła się na zgromadzenie. Rozumiemy się? Żebyśmy jako świątynia Ducha Świętego wiedzieli, kiedy przyjść na zgromadzenie. Wiedzieli, kiedy będzie ofiara, składana ofiara. Kochani, ja tak to przeżywam, nie wiem jak wy, ale w niedzielę o wpół do dziesiątej, 28 minut po dziewiątej jest czas składania ofiary naszemu Panu. Pan Jezus
tu czeka. I to jest czas ofiary. Józef i Maria wiedzieli, kiedy przyjść. Wiedzieli, co przynieść i jak się zachować, bo to był wyznaczony czas. Kapłani nie czekali, że oni sobie przyjdą 2 godziny później. To była pora wyznaczona do tego, że w tym właśnie momencie mieli się pojawić w świątyni i złożyć ofiarę, poświęcić Pana Jezusa. Kochani, i to jest nie nasz dobry zwyczaj, ale powiem, to jest konieczność. To jest konieczność. Jeśli traktujemy naszego Pana Jezusa poważnie i chcemy modlić się, tak żeśmy się tu modlili, żeby On nas wysłuchał, to przynieśmy Mu we właściwym momencie, o właściwej porze ofiarę, której jest godzien, którą winniśmy Mu złożyć, jak to w 12 rozdziale Listu do Rzymian w 1 wierszu pisze Paweł, że taka winna być duchowa służba nasza. Kochani, i to nie jest dobry zwyczaj spóźniać się na modlitwę, kiedy jest czas uwielbienia, kiedy jest czas przygotowania naszych serc do tego, żeby oczekiwać na Boże Słowo, które będzie głoszone, to jest nasza ofiara, a Pan widzi nasze serca i On odpowiada nam tak, jak służymy Jemu. Kiedy my przychodzimy z prośbami, to Pan Jezus pyta się, a gdzie byłeś o porze, kiedy trzeba było mi złożyć ofiarę? Ja to przeżywam. Wybaczcie, że tak wprost o tym mówię, ale to jest z Bożego serca. Pan Jezus się nie spóźnia. Kiedy się modlimy, to wołamy, Boże, przyjdź teraz, już, w tej chwili, bo potrzebuję. Ale kiedy Pan Jezus na nas oczekuje, to wygląda dziwnie. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Henoch codziennie spodziewał się tego, co głosiła obietnica, a my? W świątyni było oczyszczenie, poświęcenie, ofiara, oczekiwanie, chodzenie w duchu i działanie. Możemy czytać dalej. Aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa. O tym przed chwilą mówiłem. To jest zwyczaj prawa. To jest Boże postanowienie. Pan Bóg tak chce, żebyśmy zachowywali się nie według litery, ale według ducha. I kiedy jest ustalona pora ofiarowania, pora społeczności modlitwy, to mnie nie może tam zabraknąć ze względu na to, że akurat mi się nie chce, albo mam coś innego do zrobienia. To jest traktowanie naszego Pana, Zbawiciela na serio, poważnie, bo On nas tak traktuje. Możemy dalej. Wziął dziecko w ramiona, oddał cześć Bogu i powiedział: teraz, Władco, zgodnie z Twoimi słowami, pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Kochani, Symeon doczekał się. Symeon się doczekał spełnienia obietnicy, którą Duch Święty mu objawił, że to się wydarzy za jego życia. Ale on to nie miał pół roku przed śmiercią objawione. On to miał objawione dużo wcześniej. I on się z tego spodziewał, on tym żył, on w tym chodził, on w tym trwał. To było jego zwyczajem. Jego zwyczajem było chodzenie w obecności Ducha Świętego. Nie chciał przegapić tego momentu, w którym to się wydarzy, bo
tęsknotą oczekiwał, że zobaczy na własne oczy Mesjasza. Teraz, Władco, zgodnie z Twoim słowem pozwalasz swojemu słudze odejść w pokoju. Gdyż moje oczy zobaczyły Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich ludów, światło objawienia dla pogan i chwałę Twojego ludu Izraela. Słowa te zdziwiły ojca i matkę Jezusa. Symeon zaś życzył im wszelkiego powodzenia, a do Marii, jego matki, powiedział: Oto ten został ustanowiony, aby być powodem zarówno upadku, jak i podźwignięcia się wielu ludzi w Izraelu oraz jako znak, o który będą się spierać. W ten sposób wyjdą na jaw zamysły wielu serc, przy tym też Twoją własną duszę przeszyje miecz cierpienia. Kochani, Symeon prorokował z natchnienia Ducha Świętego o Panu Jezusie. On mówi: teraz puszczasz sługę swego w pokoju. Kochani, Symeon zachowywał się wobec wszechmogącego Boga na serio. On wierzył, on ufał, on wiedział, że dostał obietnicę i ta obietnica się wypełni, ale wyczekiwał. Symeon przyszedł do świątyni nie według zwyczaju, ale z natchnienia ducha i we właściwym czasie ofiary. Postawa wiary i oczekiwania daje wyraz w działaniu i uwielbieniu Boga. To jest nasze życie. Uwielbianie Boga i działanie we właściwym czasie, we właściwy sposób, taki jak Pan Bóg sobie tego życzy, jak tego od nas oczekuje. Kochani, Pan Jezus został przyniesiony do świątyni, został przedstawiony, została złożona ofiara i Symeon został uhonorowany przez wszechmogącego Boga. Dostał to, czego głosiła obietnica. Był w tym wierny i kiedy był posłuszny Duchowi Świętemu, przyszedł we właściwym czasie, we właściwym momencie, to nie przegapił, że tak powiem, tej okoliczności, tego jedynego momentu. Kochani, dzisiaj jesteśmy na tym etapie, że wołamy: przyjdź, Panie Jezu. I nie chcemy przegapić tej sytuacji, tej okoliczności, tego, co się wydarzy, a okoliczności tej ziemi, tego, co się dzieje, wskazują nam na to, że jest to tuż, tuż. Jesteśmy w takim samym czasie, w takim samym klimacie, jakim był Symeon. Czytamy tą historię, ale to jest nasza historia. To jest dzisiaj, to jest historia dla nas na teraz. Mamy żyć pod wyraźnym działaniem Ducha Świętego. Mamy oczekiwać na spełnienie się obietnicy, że Pan Jezus przyjdzie. To powinno być naszym dobrym zwyczajem. Myślę, że się ze mną zgodzicie. Dobry zwyczaj to jest codziennie, w każdej okoliczności, sytuacji, patrzeć w górę i powiedzieć: Boże, o, jeszcze jest jeden dzień, chwała Ci, ale to jest jeden dzień bliżej do nieba, bliżej do Twojego Królestwa. A być może będę miał tą łaskę, że zobaczę Cię twarzą twarz, kiedy przyjdziesz. Ja tym żyję, to jest mój zwyczaj. To jest nastrój mojego serca i z tym się z wami dzielę, kochani. Postawa sługi, to jest Łukasza 22, 36, 38. Przebywała tam również prorokini Anna, córka Fanuela z plemienia Aszer. Była to kobieta w bardzo podeszłym wieku,
od czasu swojego panieństwa żyła z mężem tylko 7 lat, a następnie była wdową do 84 roku życia. Dniami i nocami nie opuszczała ona świątyni, gdzie oddawała Bogu cześć w postach i modlitwach. Właśnie w tym czasie podeszła, stanęła obok, zaczęła dziękować Bogu i mówić o Jezusie wszystkim oczekującym odkupienia Jerozolimy. Kochani, kobieta, w tamtym okresie kobieta nie była zbyt znaczącą postacią. I popatrzcie, jak ona się zachowywała. Podobnie jak Maria z Betanii. Ona przebywała w świątyni. Ona oczekiwała na spełnienie się obietnicy w postach i w modlitwach. Kochani, to jest ten klimat, o którym pastor mówi, o którym mówimy, że za tydzień będziemy właśnie to przeżywać. Będziemy pościć, będziemy się modlić, będziemy spodziewać się. Kochani, ale ona przyszła we właściwym momencie. Tak jak Symeon, ona właśnie znalazła się w tym czasie, w tym miejscu, o właściwej porze, żeby ogłosić, że Symeon się nie myli, że to jest Mesjasz, którego Józef i Maria wnoszą do świątyni. Ona opowiadała wszystkim, którzy tam byli, o spełnionej nadziei Izraela. Nie wiem, czy kto ją brał tam poważnie w tym czasie, to co ona mówiła, ale jej styl, jej postawa, postawa sługi. Anna, jej życie i czyny stały się jej zwyczajem, naturą, sposobem życia. To był sposób jej życia. Oddawanie cześć, czci, modlitwa i post w świątyni. Odnoszę to znowu do nas, jako do świątyni Ducha Świętego, do naszej postawy, do naszego zaangażowania, do tego wszystkiego, czym żyła Anna, żebyśmy przypatrzyli się jej postawie. Jej pozycja jako w społeczeństwie nie znaczyła zbyt wiele, ale przed Bogiem ona była wielka, bo tylko dwóch, Symeon i Anna, wyszli na spotkanie Pana Jezusa, kiedy go rodzice wnosili do świątyni. Arcykapłani, kapłani i wszyscy, którzy byli wewnątrz, też byli namaszczeni. Też mieli święte szaty, a nikt nie wyszedł. Czemu? Bo przychodzili do świątyni według zwyczaju. A Anna i Symeon przyszli z natchnienia ducha. Oni wiedzieli, co się dzieje, oni wiedzieli, po co przychodzą, czego oczekują, o co się rozchodzi, oni wiedzieli, a tamci przychodzili odprawić swoje zwyczaje, ofiary, ceremonie, co tam, jaka liturgia tam była, odprawić i iść do domu. I minęli się z Mesjaszem. Minęli się. Właściwy czas na uwielbianie Boga i na modlitwę jest nie podczas składania ofiary lub pod koniec. O tym już mówiłem. Ale w odpowiedniej porze i działania można się spodziewać cudu, kochani. Właśnie kiedy przychodzimy szczerym sercem do naszego Pana i z wdzięcznym sercem, z uwielbieniem, z oczekiwaniem, to dzieją się cuda. Teraz będziemy czytać Dzieje Apostolskie, 3 rozdział. Tu jest mowa o Piotrze i Janie. Jednego razu w porze modlitwy Piotr i Jan wstępowali do świątyni. Było około 15:00.
W tym też czasie przynoszono tam pewnego człowieka, który nie mógł chodzić od urodzenia. Codziennie sadzano go przy bramie świątyni zwanej Piękną, gdzie prosił wchodzących o wsparcie. Człowiek ten zobaczył Piotra i Jana, właśnie mieli wejść do świątyni, gdy prosił, czy nie zechcieliby go wesprzeć. Wówczas Piotr wraz z Janem wpatrzył się w niego i polecił: spójrz na nas. Tamten uczynił to w oczekiwaniu, że coś od nich otrzyma. Tymczasem Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz daję ci to, co mam. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i rusz z miejsca. Następnie uchwycił go za prawą rękę i podniósł. Wtedy człowiek ten natychmiast odzyskał siłę w stopach i kostkach. Podskoczył, stanął na nogach i ruszył przed siebie. Wszedł razem z nimi do świątyni, a tam chodził dookoła, podskakiwał i wielbił Boga. Cały lud zobaczył go, jak chodził, i chwalili Boga. Rozpoznali też, że to ten sam człowiek, który go w poszukiwaniu wsparcia siedział przy bramie pięknej świątyni. Byli więc tym bardziej zdumieni i zachwyceni tym, co go spotkało. Kochani, teraz już przechodzę do działania. Kiedy przychodzimy do społeczności z Bogiem w odpowiednim czasie, w odpowiednim oczekiwaniu pełni Ducha Świętego, to możemy spodziewać się, oczekiwać, że Pan będzie czynił cuda. Piotr i Jan według zwyczaju o właściwej porze szli na modlitwę. W oczekiwaniu przed Panem znali swoją tożsamość, wiedzieli, kim są i kogo reprezentują. Oczekiwali, że Pan ich użyje, i byli gotowi do działania. Właściwa reakcja na potrzebę spotkanego człowieka i jego prośbę. Kochani, czy ocieramy się o potrzeby ludzi, wokół których żyjemy? Czy dotyka nas to, co oni przeżywają? Czy mamy w sercu taką potrzebę, żeby powiedzieć im, że jest nadzieja? Właśnie w ten weekend gościliśmy w domu pewną rodzinę i dowiedziałem się, że ta pani ma problemy onkologiczne. I powiedziałem jej, że będziemy się o nią modlić, że będę się o nią modlił, że Pan Jezus jest tym, który zapłacił pełną cenę na krzyżu Golgoty za nasze zbawienie i za nasze uzdrowienie. Ona tak patrzy na mnie i mówi: bardzo dziękuję. I to jest właśnie to, że możemy opowiedzieć świadectwo o żywym Jezusie Chrystusie. Nie tylko, że mamy Go, ale też możemy się Nim dzielić. Właściwa reakcja na potrzebę spotkanego człowieka i jego prośbę. Dali mu więcej niż prosił. Zainteresowanie się nim, współczucie, podali mu rękę, podnieśli go i przekazali mu to, co sami od Pana odebrali, zbawienie i uzdrowienie. Kochani, nie jesteśmy tylko sami dla siebie i tak jak przedtem mówiłem, że a potem weźmiesz mnie, Panie, do siebie, do nieba. Jesteśmy tu po to, aby nieść tą dobrą nowinę o zbawieniu, o Bożej łasce, o krzyżu Golgoty, który tam na Golgocie zaistniał dla każdego człowieka. Z Niego płynie moc, z Niego płynie życie. Tam krew Jezusa Chrystusa została przelana i tam mamy nadzieję. Tam jest nasze zbawienie w Jezusie Chrystusie, w Jego krwi, w Jego imieniu. I teraz na koniec mam pytania, które zatytułowałem pytania dla siebie, kochani. Czy mam zwyczaj przychodzić do zboru, bo tak trzeba? Czy przychodzę z natchnienia Ducha Świętego i potrzeby serca, z radością pragnąc oddać Bogu chwałę, ofiarować Mu cześć i uwielbić Go?
Czy oczekiwanie i nadzieja na powrót Jezusa pobudza mnie do takiego działania i postawy jak Józef i Maria, Symeon i Anna oraz Piotr i Jan? Pan Jezus po chrzcie w Jordanie był ochrzczony Duchem Świętym w postaci gołębicy, która na niego stąpiła. Jezus mówił: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Wystarczy, kiedy będziesz taki, jak On, twój Pan. Nie musisz być pokorniejszy od Niego. Pan Jezus uczy nas cichości i pokory, ale żebyśmy umieli w miłości mówić prawdę jeden drugiemu. Kochani, tym słowem chciałem się z wami podzielić. Chciałem was zachęcić, żebyśmy tak na serio pokochali Pana Jezusa, tak na serio przytulili się do Niego, tak na serio zaczęli traktować Boże Słowo z powagą, z bojaźnią i ze drżeniem. Bo Pan jest Bogiem świętym, Pan jest Bogiem żywym i kiedy przychodzimy do Niego, mamy tą gwarancję, mamy tą pewność, że On słyszy, że On widzi i że może i chce nam pomóc, wysłuchać.